Otchłań wyrzutów. Proszę pani, czy mogę iść do pielęgniarki? Głowencja wróciła. Nie możemy zostawić jej bez opieki. Marinette, odprowadź Rose do gabinetu pielęgniarki. Marinette! Tak, już idę. Kim jest głowencja z myśloną znajomą jak jednorożec Lili w szóstej klasie? Nie, głowencja to moja nazwa na ból głowy od czasu do czasu mnie odwiedza, zwykle gdy wyjdę z domu bez pana śniadanka. Dzień dobry, tu pan śniadanek. Zjedz dużą porcję i miej siłę cały ranek. To takie wspaniałe, że widzisz świat przez różowe okulary. Wróć jak najszybciej do klasy. Pozdrów ode mnie Syczka. Syczka? Węża Syczka. Bez obaw, Marinette. Syczek zawsze mi pomaga. Wszystko w porządku. Rose nie zjadła śniadania. Juleka, pamiętaj o panu Pychotku, który dodaje energii, bo inaczej głowencja ciebie też odwiedzi. Juleka, to miał być tylko żart! Stój! Juleka! Juleka! Och, jak dobrze znam to uczucie samotności, wewnętrznego niepokoju, którego nikt nie zrozumie. Ukoić je może tylko Akuma. Leć i zawładnij tym samotnym sercem! Juleka! Przepraszam za nieplanowane zadurzenie, to znaczy uderzenie! Oj, Marinette, nie ma czasu na bzdury! Szukam Juleki. Wybiegła ze stołówki z płaczem i... A sprawdzałaś tam? Oj, wybacz, tracę głowę z miłości. Nie, raczej ze złości na samą siebie. Martwię się, że płacze przeze mnie. Zażartowałam, a Juleka po chwili wybuchła płaczem. Czasem mówisz coś bez sensu, ale nigdy nie złośliwie. Na pewno nie płaczę przez ciebie. Chodźmy jej poszukać. Czekaj, ani słowa, dobra? Pogadam z nią. Juleka, czy wszystko w porządku? Chcę być sama. Też tak czasem mam. Rozumiem cię. Wszystko dobrze. Znaleźli Julekę! Schowała się w kotłowni! Jak to w kotłowni? Bardzo przepraszam. Gadam, co mi ślina na język przyniesie. Ale powiedz mi, czy ty płaczesz przeze mnie? Nie, to przez Rose. Dlaczego przez Rose? Martwię się o nią. Oj, niepotrzebnie, wszystko okej. Jest u pielęgniarki i odpoczywa. Juleka, możesz być z nami szczera. Naprawdę. Przyrzekam, że nikomu nic nie powiemy. Jak to? Nie jest w gabinecie pielęgniarki? Rose jest w szpitalu? Niestety. Dlaczego tam trafiła? Chorowała jako mała dziewczynka i... Chorowała jako mała dziewczynka? Ale teraz jest już zdrowa, tak? Choroba może wrócić. Choroba może wrócić? Zawsze jest taka pogodna. Nigdy bym nie pomyślał. Kazała mi obiecać, że wam nic nie powiem. O, kazała ci obiecać, że nam nie powiesz? Tylko nie zdradźcie, że o tym wiecie. Spokojnie, Juleka. Będziemy się zachowywać, jak gdyby nigdy nic. Nigdy się nie dowie o tej rozmowie. Przeprogramuję natychmiast software, żeby uniknąć w przyszłości jakichkolwiek nawiązań do tego wydarzenia. Nawet gdyby mnie ugryzł zombie delfin i przejął władzę nad moim umysłem, nie pisnę słówka. Nigdy w życiu. Nie miej żadnych wyrzutów sumienia. Dźwigałaś ten sekret jak długo mogłaś, ale samej było ci za ciężko. Dziękuję. Po to są przyjaciele. Rose ci ufa, a ty zaufaj nam. Dochowamy sekretu, rozumiemy, przez co przechodzisz i chętnie ci pomożemy. To niemożliwe! Czarna otchłań samotności i rozpaczy nagle zniknęła!